kto ma ochotę na kupno japońskiego łucznika, 18-wiecznych holenderskich mebli z orzechowego drewna lub jakiegoś malowidła, powinien właśnie teraz wybrać się na aukcję do Londynu. 90% dzieł sztuki, a mamy ich sporo w naszych zbiorach, zakupiliśmy w Anglii. To dobre miejsce, żeby kupić obraz ulubionego artysty, a teraz jest szczególnie dobry czas na kupno dzieł sztuki w Londynie. Dlatego tutaj jesteśmy, a w grudniu przyjedziemy raz jeszcze. Londyn to drugi po Nowym Jorku najbardziej renomowany rynek sztuki na świecie. Decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej nie tylko nie spowodowała kryzysu na rynku sztuki, ale wręcz go ożywiła. Po czerwcowym spadku wartości funta o 20% w stosunku do dolara, zakup dzieł sztuki w Londynie stał się bardzo korzystny. Boom! Wywołali sami Brytyjczycy. O boomie w Londynie krąży taka historia. Najpierw Anglicy, zaraz po referendum i Brexicie, zaczęli kupować masowo dzieła sztuki, bo chcieli pozbyć się funta, bojąc się spadku jego wartości. A później, gdy jego wartość faktycznie spadła, do Londynu zaczęli przyjeżdżać na zakupy Amerykanie. Ostatniej nocy miałem samych amerykańskich klientów. Inne kraje mogą tylko pozazdrościć. Francuski marszand David Lafleur po referendum natychmiast przeniósł swoją galerię z Paryża do Londynu. Kryzys gospodarczy, zamachy terrorystyczne i wysokie podatki – to wszystko sprawia, że ludzie opuszczają Francję, a więc i my korzystamy z okazji, żeby pozostać w Londynie. Tu zjeżdżają teraz wszyscy klienci. Brexit jeszcze nie nastąpił, ale jego konsekwencje już są widoczne.